Radość w ogrodzie. Deszcz pada. Poniedziałek. Godzina 20. Ja już w piżamach, bo przed chwilą kąpiel sobie wzięłam, gumaczki założyłam i mówię, nie, muszę to zobaczyć. A wow! To grat! Ale fajnie. A już zachód słońca tam się robi? Nie widać. Ale świetnie. Nie za duży, ale jest. Ale pada. Ale się cieszę. Fajnie, będzie troszkę podlane wszystko. Grzmi, chmury poprzerywane, ale naszła ciemna chmura i jest fajnie. Patrzę się na swoje klematysy, czy się nie oderwą od ścianki, ale wszystko na razie stoi sztywno. O, deszczyk pada, pada. Ale to radość dla mnie, mówię wam. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, moi mili. Dziś zrobimy taki krótki przegląd mojej rabaty kwiatowej. Tej wąziutkiej, która ma w szerokości 60 cm, tylko 60, to co to jest? A tam ku końcowi ona się troszeczkę rozszerza. No i tak jak już wiecie, ja nieraz wspominałam, że bardzo mi na niej zależy, żeby ona kwitła, żeby się na niej coś działo od wiosny do samej jesieni, bo to jest taki widok naprzeciwko mojej altany. Jak siedzę pod altaną, to chciałabym mieć ten ładny widok. No i powiem szczerze, że to nie jest takie łatwe to wszystko zaprojektować. No ta rabatka będzie miała 2 lata, 3 lata, coś takiego. No i przede wszystkim mi zależy na tym, żeby tak i cała ścianka była w kwiatach, później jakieś wyższe kwiaty, później jakieś niższe, coś na dole, żeby się działo i jak to wszystko upchać w tych 60 cm. No nie jest łatwo, no ale dobrze, jestem zadowolona na dzisiejszy dzień, powolutku, wiadomo, jeszcze kolorami będę zmieniać, żeby i te moje kolory, które bardzo lubię, żeby też się pokazywały. A teraz zapraszam was. Może tam od początku, od tamtego brzega zaczniemy. Co będę wiedziała, jakie nazwy, to troszeczkę omówię tą rabatę. Zapraszam. Zaczynając tu od tej szerszej strony, jak niektórzy pamiętają, ja na wiosnę sobie robiłam takie małe rozsady tej pietruszki, a jest to orlaja wielokwiatowa i jest tu jej bardzo dużo. W towarzystwie będzie jeżówek. Jeżówki są to byliny, które powtarzają każdego roku i one już mają pąki, będą kwiaty. To jest ta purpurowa, różowa. A natomiast orlaja jest to no jakby bylina jednoroczna, ale słyszałam, że ona się rozsiewa i gdy te nasiona przezimują właśnie w podłożu, to na drugi rok te baldachimy są jeszcze większe. Ona mi się już podoba, pomimo, że będzie może miała małe te baldachimy, ale mi się podoba i ja na drugi rok właśnie się postaram tu nic nie wyplewiać, żeby się ona rozsiała i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo mi się podoba. Jeżóweczka jak zakwitnie, to myślę, że i te białe baldachimki też jeszcze będą. Jeżówki są dużo wyższe, pszczółki zwabiają, bardzo mi się to podoba, takie właśnie te połączenie. Tutaj niżej natomiast mam tu taki jeden krzaczek, a jest to prawdopodobnie wieczornik damski, tak mi się wydaje. On tu już będzie drugi rok, w tamtym roku mi kwitł, był taki wyższy, jak kwiaty przekwitły, ja je przycięłam i one ponownie kwitły. I teraz nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo ja go troszkę przycięłam, może za późno, może nie, żeby nie był taki wybujały, tylko żeby był bardziej taki gęściutki. No krzaczek jest ładny, zobaczcie. I lubię ten kwiat. To tu będzie ten wieczornik damski. Tutaj natomiast w dolnej partii jeżóweczka. Tak uwielbiam te
te jeżówki, te ciemne, ale tu za chwilę będzie słońce cały dzień, no i one się męczą. Zobaczcie, jakie te liście są prawie że wypalone, ale mi się tak podoba ten kolorek. Przy niej posadziłam tą stokrotkę afrykańską. Ja lubię te stokrotki. One jak złapią gruntu, tego swojego rytmu, to będą bardzo długo kwitły. I zauważyłam właśnie na początek, że jak ja je kupiłam, to one ciągle te pączki mi oblatywały. Takie się brązowe robiły. O, takie jak tutaj. Ale to tak obleciało, obleciało, a teraz są same zielone. Nowe powychodziły, to już chyba złapały ten rytm i będzie pięknie się tu działo, będą takie kolorki. Tu natomiast, tu jest jakiś dzwonek, ale nie znam odmiany tego dzwonka. Błękitne takie dzwoneczki będą. Natomiast ten dzwonek to jest dzwonek brzoskwiniolistny. Taki wyższy on jest, on się bardzo podoba mojemu mężowi. I w tym roku dokupiłam jeszcze 3 doniczki i są te dzwonki posadzone jeszcze tam, ale one dopiero tu mają pączki, ale też zakwitną. Za tym dzwonkiem natomiast tu będzie kwitnienie jaskry. Jaskry azjatyckie. Też je wysadzałam, te jaskry, powiem Wam. To widzieliście, niektórzy na pewno widzieli na takim wiosennym filmiku. Były w białym kolorze i w różowym. No i o dziwo, chyba coś tu zakwitnie, bo są pączki jakieś małe, no ale są. Tu kwitnie mi szałwia omączona, to taki mały krzaczek jest. No i teraz zaczęła kwitnienie. Każdy wie, co to za kwiat. Piwonia. Ładny zapach, ten kolor mi się bardzo podoba, właśnie te jasne, różowe. No cudowna ona jest, w tym roku ma więcej tych pąków, w tamtym roku miała mniej, ale ona u mnie dopiero zaczyna kwitnienie. A nagrywam dziś w sobotę, jutro będziecie sobie oglądać ten filmik. To nie jest nagrywanie w poniedziałek, tylko w sobotę nagrywam. Tu natomiast kwitł biały klematysik, taki on już zaczął kwiecień, maj kwitnąć. Tamta odmiana miała bardziej liście, takie bardziej, liście, płatki takie okrągłe, a ta kwitnie dłużej, bo ma te płatki bardziej takie, o, takie czubiaste bardziej, takie ostre. Ale fajny ten klematysik, sobie na pewno go dokupię i go sobie jeszcze dosadzę. A jakie to są odmiany? Kiedyś z czasem Wam pokażę te ulotki, bo mam te karteczki od nich, ale niech tutaj wszystko zakwitnie, cała ta ścianka. I dopiero będziemy mówić o odmianach. Tak, i ten, to już wiem, że go się nie przycina. Na początku ja specjalnie przycinałam krótko, żeby one się bardziej rozkrzewiły. Bardzo się rozkrzewił. I teraz na drugi rok nie będę go skracała tak mocno, tylko troszeczkę go przytnę. Bo te wiosenne to się tylko troszeczkę przycina. Dobrze, teraz tutaj co my mamy? Czosnki ozdobne, one już powoli przekwitają, ale czyż nie piękne. Ja tylko wzdycham do nich. Na początku myślałam, że będą bardzo takie drobne te czosnki, ale się wzięły się, urosły, trochę podrosły, no ale ja i tą rabatę troszkę też podlewałam. No i na początku pomyślałam, że one się tak rozmnażają, no bo jest więcej tych cebulek przybyszowych i niektóre są takie mniejsze, te główki. Ale ruszyły się, bo widać, że naprawdę, no one mi się bardzo podobają. To jest ta odmiana Globmaster. To jest chyba ta największa odmiana. O, one aż tutaj się poszczepiały. Ja je troszeczkę też przywiązywałam do takich tyczek, bo się nieraz pochylają za mocno, albo są za mocno tak w gromadzie, tak jak tutaj, zobaczcie. Tutaj też może była jedna cebulka albo ze dwie wsadzone i zobaczycie, ile to się narobiło. No i wracając tu jeszcze. Tutaj natomiast mamy, też jest ładny ten kwiatek. To są te dzwonki campanula, coś takiego chyba. Tak mi się wydaje. I też teraz będzie kwitnienie, on się tam powtarza w tej rabatce. Tutaj jakoś roślinkę kupiłam, ale nie wiem, co to za roślinka. Tak na próbę w tym roku, te przekwitnięte, to poobcinam,
Tu są zielone, zobaczymy, czy to ona będzie kwitła, ale ona też tak fajnie kwitła, takie kwiaty miała. No i to cudeńko, te moje, na którym mi tak bardzo zależy. Ojejku, podoba mi się ta roślina, dawno mi się podobała. W tamtym roku ją zakupiłam i pierwszy raz zaczyna u mnie kwitnąć. A jest to ostróżka błękitna, zobaczcie. I tu jest jeden krzaczek, który ma takie duże, dwa wysokie pędy. Oj, bardzo ładny, bardzo mi się ona podoba, ta ostróżka. Mam jedną i tam dalej mam drugą. Tu na ściance kwitną klematysy, zaczynają. No już one kwitną, tak jak wspomniałam, od kwietnia. Ale jest bardzo dużo pączków. Odmian nie będę Wam mówiła, co to za odmiany. Tu są o takich kwiatach. Tu natomiast są o takich kwiatach. U nas są bardzo dużo jest upałów. No cały czas są upały. Raz tylko padało w poniedziałek. Przyszła delikatna burza. Ale słońce naprawdę takim daje w kość. Wypalają się. No wiadomo, też i przekwitają, nie? Ale ładne są. I tutaj zobaczcie, tak kwitną, ale tak jak mówię, ja już teraz będę troszeczkę wyżej je przycinała na wiosnę, żeby one jednak jeszcze tą kratkę tutaj doszły do tej kratki. No ale to tak jak mówię, trzeba znać te odmiany, które się tnie, więcej, mniej. Tu na przykład są też bardzo ładne pąki i tutaj mi ładnie zarosło tą kratkę. Pączki, pączki. No i powtórka. Ta kampanula. Tu ten błękit, już się nie mogę doczekać. Ładny taki krzak. No, mnie się bardzo podoba takie rozwiązanie, że tu na tej ściance będą powojniki kwitły. Jakiś błękit wysoki, tak jak ta właśnie ostróżka. No i na dole, żeby się coś działo, ale powiem Wam, że mi tu troszeczkę białego koloru brakuje. Tu goździki jakieś mi tu zakwitły, takie delikatne, chociaż one mi się nie podobają, bo one się tak wyciągają, no ale mogą być. No jeszcze pomyślę, może goździki tu kiedy jakieś kępki sobie porobię, te niższe białe, żeby takie były. No tu następny klematysik zaczął swoje kwitnienie, taki bardziej w niebieski on wpada. Tego klematysa to wiem jak ciąć, ponieważ to jest taki późniejszy klematysik, który kwitnie bardziej latem, po lecie. Teraz ma bardzo dużo pączków. Ja jego ścinam od razu przy samej ziemi. O, tak to wygląda. Czosnki. No i tu jest powtórka. Tu są te, jak ja mówiłam na nie? Jaskry. Azjatycki jaskier, może różowe, może białe. Są pączki. Tu jest to krotka afrykańska, chyba bardziej taka w biały kolor. Tutaj też są tutaj jakieś te małe dzwoneczki. Żurawka. Te bratki też już będzie trzeba powoli je usuwać. No, ale jeszcze są. Powojniki, to zobaczcie, ten mój powojnik też trzeba tam przywiązywać. O, i tu są te dzwonki. O, te, zobaczcie, nie wiem właśnie jak te się nazywają, co tam na początku Wam pokazywałam, ale ile mają pąków. Zobaczymy, jak one zakwitną. I tu są same pąki tych dzwonków, tych niebieskich, takich błękitnych. No i na końcu, ku końcowi, ta moja rabatka kończy się też piwonią. A za piwonią jeszcze trzy piękne główki czosnków kwitną. One były tam posadzone, wychylają się tu w stronę słońca, ale tak fajnie wyglądają sobie. Nie prostuję ich. No i tutaj też posadzone są właśnie te jaskry. Zobaczymy, co tu będzie. No i tak prezentuje się moja cała rabatka. Tutaj, moi mili, te łaty, co mam, mi brakuje trawy, to jest w dwóch miejscach mi brakuje, bo w tamtym roku posadziłam sobie tu do gruntu
super tu niebiste bubblegum. I ona mi tak tu zarosła i poszła aż na trawę. No, ona jest super do rabat, ale do takich dużych, szerokich rabat to tak. A tak to nie. Szałwia, mam tu takie trzy. Ale też tu miałam taką w różowym kolorze. Ale ona chyba w tym roku coś mi słabo rośnie. Albo jest zagłuszona. Gdzieś tutaj była. Taki mały krzaczek. Ale może ona tak tu bardzo nie pasuje. Ale pszczółki tak przylatują do tej szałwie. W ogóle i do czosnków. To tak się prezentuje moja rabatka. Już słoneczko zaraz wyjdzie i będzie cała w słońcu. Oświetlenie wieczorne to są te solary, one ładują się od słońca, a później wieczorkiem ładny odblask też tu jest ładnie podświetlone. 4 sztuki mam tych solarów. Moi mili, i to by było na tyle w tym przeglądzie z tej mojej rabatki kwiatowej. Może macie jakieś podpowiedzi, może waszym okiem powinnam coś tu zmienić, może macie jakieś dobre rady na jakieś inne kwiaty. Po prostu jak możecie, to dajcie znać w komentarzu, co byście tu mogli na swój taki gust zmienić w tej rabacie. Ja z czystą przyjemnością poczytam, pomyślę i jestem otwarta na jakieś takie zmiany, na dosadzenia, żeby było tak, no wiecie, tak perfekcyjnie, za duże słowo. No, tu jeszcze będę miała problem z jesiennymi kwiatami. Chciałabym jeszcze, wiem, że jeżówki bardzo długo kwitną, ale tu jeszcze by mi się coś przydała. Jakaś taka roślinka jesienna, chociaż ze 2, ze 3, niech to będzie jedna odmiana, nie za wysoka, nie za niska, taka średnia, żeby tak jesienio jeszcze coś kwitło. Jeżeli macie jakieś propozycje, proszę, piszcie. A teraz, kochani, dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknych kwiatów, pięknej pogody. I zapraszam za tydzień w niedzielę. Cześć!